Moi drodzy, z nami Izabela Narwoś. W tym momencie nagrywa dubla, ponieważ przed chwilą Iza produkowała się około 7 minut, natomiast nie włączyliśmy kamery. Zdarza się, także jedziemy. W tym tygodniu Plejada Gwiazd. Na początek Krzysztof Rzykowski udzielił wywiadu. Teraz jesteś ty. Jesteś tu jako MVP ostatnich mistrzostw świata Master. Opowiedz, jak to wyglądało w perspektywie kobiet, bo Krzysztof troszeczkę na to opowiadał, jak to wyglądało z jego perspektywy. Jak wygląda cały to? Mecz na pewno chwała organizatorom za zorganizowanie super, organizowanie w turnieju. Naprawdę wiele osób na to odpoczyły. Było bardzo dużo dziewczyn, które grały ligowo. Bardzo wysoki, wyrównany poziom w obydwu grupach. Więc to wyróżnienie, które dostałam, naprawdę będzie zapamiętane. Okej, w rozgrywkach podcastowych Miasta, grasz jako rozgrywająca, natomiast wiem, że grasz również jako środkowa. Która pozycja jest nominalną pozycją, na której się lepiej odnajdujesz? Oczywiście środek bloku. Jest to moja pozycja, w której gram całe życie. I tak naprawdę nie zamierzałabym jej zawodnić. Okej, natomiast jeszcze chciałam powiedzieć, przypomnieć drugi sezon Siatkarskiej Ligi Trójmiasta, w której pracujesz jako rozgrywająca. Jesteś w Trójmieście znana jako osoba, która tak naprawdę, którą każdy zna, całe życie jest siatkówką, można powiedzieć. Tak naprawdę myślałem, że zapiszesz się na którejś drużyn już na początku jako pana, tak naprawdę zapisałaś się, można powiedzieć, że na taśmę wraz z drużyną Kingston. Z czego to wynika? To znaczy nie wiem jak to wygląda, natomiast moja opinia wynika z tego, że jest na to pan Sekarski. Liga kobieca wyjazdu na przykład najbliższy daleki jest do Krakowa za miesiąc na turniej. Także też chciałam ja to pogodzić, bo nie mogę się z tego drużyny, jeśli nie mogę ten przedłużyć później. To prawda. Okej, okay. Nie będę za bardzo przedłużał. Na koniec pytanie od jednego z zawodników waszej drużyny. W zasadzie dwa. Pierwsze pytanie, gdzie chowasz kierki przed meczem i co się zajmuje? Kierki są zawsze nazywane szybko przed meczem, natomiast są chowane, nie wiem czy będzie widać. O tutaj jest taka specjalna kieszonka. I tam są spożywane posągi. Kolejne pytanie, gdzie stołujesz się przed rozgrywkami siatkarskiej ligi? A teraz nie słuchają wszyscy ci, którzy są na zdrowych dietach, ponieważ moim głównym zdaniem jest cheeseburger albo bliski. Jesteśmy troszeczkę rozczarowani, bo myśleliśmy, że mimo wszystko tak jest, tak jak waszym logo, czyli sponsor, ale przyznaję, że burgery są jak najbardziej ok. Iza, nie zatrzymujecie, życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dzięki za wywiad. Dziękuję.